Drop zone to the block's gone. Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Mamy już celebrację z okazji 300 milionów ściągnięć gry na wersji globalnej, także czas troszeczkę porobić filmów na temat najnowszych eventów i tego typu rzeczy. Od razu mówię, że niedługo, w najbliższych dniach pewnie pojawią się filmy z summonów, jak widzicie tutaj mam tikety i tego typu sprawy, także na pewno wlecą tikety z okazji 300 milionów, może jakieś summony będą tutaj właśnie z gwarantowanych SSR, może w końcu z DB Sagi zrobię summony, bo jak widzicie bardzo dużo tych tiketów mam, także jakieś summony na pewno wlecą, plus za parę dni też będzie LR Gohan i LR Cell, mam ponad 1000 DS-ów gotowych, więc tam też pewnie jakieś summony wejdą, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj pogadamy sobie o najnowszym Gohanie tak naprawdę, których można wyfarmić. Jest to ta karta. Tak wygląda pierwsza wersja. Można go zrobić na 100% za darmo, czyli farmicie sobie super ataki, farmicie sobie kopię do Hidden Potential i później robiąc event zdobywacie odpowiednie specjalne orby, czyli nie zużywacie orbów tech, tylko specjalne orby z eventu i możecie go zrobić w Hidden Potential na 100%. Zaraz sobie to też omówimy. Jeżeli chodzi o rozwój tej postaci, to później wygląda tak. I ma coś takiego jak exchange, czyli to jest troszeczkę aktywny skill to jest. Po aktywowaniu tego, po zrobieniu aktywnego skilla zamieniamy się postacią tak jakby z Gohanem. To jest troszeczkę to, co mówiłem już, nie wiem, z rok, dwa lata temu, że w jednej karcie mamy tak jakby dwie karty. Czyli robimy exchange i po użyciu active skilla zmienia nam się tak jakby karta i używamy tej drugiej postaci. Mega ciekawa sprawa, w końcu troszeczkę coś innego. Plus, zajrzyjmy najpierw, zanim zrobimy event, zajrzyjmy sobie tutaj na stronę z informacjami. Tutaj zaraz to omówimy też. W pierwszym stage'u farmi się kartę, w trzecim stage'u farmimy medale, a w ostatnim stage'u, czyli piątym, farmimy sobie orby. I jak możecie zauważyć, Goku Family, kategoria Goku Family daje dodatkowy procent na... Dają dodatkowe procenty na po prostu zwiększony drop, dodatkowy drop. I zbierając te orby specjalne, mamy standardowo trzy ścieżki, lewo, prosto albo w prawo. I lewa ścieżka będzie dawała nam małe orby, środkowa ścieżka będzie nam dawać średnie orby i ścieżka po prawej stronie będzie nam dawać orby duże. Tak jak wspomniałem jeszcze, ogólnie mamy te bonusy z Goku Family, to bardzo, bardzo szybko farmi się tą kartę tego właśnie Goku techowego. Ale także za same misje dostajecie bardzo dużo kopii, bo na przykład za odblokowanie ścieżek w Hidden Potential dostaniecie 4 karty. Praktycznie prawie za każde 10% ulepszenia w Hidden Potential dostajecie kartę, więc już widzicie, że dużo kart można zdobyć za samo wykonanie misji, więc tak naprawdę bardzo, bardzo szybciutko to idzie i na przykład będziecie mieli dodatkowe karty do sprzedania w Baba Shopie, albo na przykład do po prostu zatrzymania sobie i zrobienia z podstawowej wersji karty na maksa. Jeszcze co do tej karty, bo tutaj ciekawa sprawa. Weźmy sobie Dokkan i macie coś takiego nawet jak Extreme Z Awaken. Tak, dokładnie. Ta karta dostanie Eza. Ta karta dostanie Extreme Z Awaken. Zapewne w części drugiej, w part 2, jeżeli chodzi o celebrację z okazji 300 milionów, bo też mamy misje, nowe misje dotyczące właśnie Eza, zrobienia Eza, także no i było to bardzo prawdopodobne, że dostaniemy jakieś nowe Eza i tak samo właśnie jak ten Goku i Gohan dostają Eza, jeszcze jak widzicie wszystkich informacji nie ma, to tak samo mamy podobną kartę, o tym też prawdopodobnie zrobię inny filmik, że tak samo mamy taką kartę związaną z Vegetą i Trunksem i jest podobnie, jeżeli chodzi o farmienie i jeżeli chodzi o właśnie Eza, także te karty Eza sobie dostaną, więc kolejna darmowa karta na stówce, która będzie miała 140 poziom po Eza, także fajna, myślę, sprawa, fajna rzecz, ale wróćmy już do eventu, tak jak pokazywałem wam kartę, bierzemy sobie evenciki i nowe story zrobimy, gdzie to tutaj jest. Ok, to było to, jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest. I pierwszy stage, na pierwszym stage zdobywamy kartę, więc weźmy sobie pierwszy stage, boom. Nie będę boosta zużywał, ale oczywiście możecie boost zużyć. Team, jaki używam. Można tutaj zdobyć jeszcze więcej procent z tego, co
kojarzę. Tak, bo ja nie mam jednej karty LR. Na przykład byście mieli LR Gohana, to macie kolejne 10% więcej. Ja mam 235%, można mieć chyba max 245%, jeżeli w tym miejscu zamiast Ultra Instinct Goku byłby na przykład LR Gohan. Także team tak się prezentuje, jak mówiłem, Goku Family daje większe procenty. Eventy są bardzo proste, więc praktycznie nieważne jakie macie karty, ważne żebyście mieli po prostu duże tutaj procenty z tymi LR-kami, nie muszą się jakoś mega super łączyć i tak dalej. Także tutaj to jest na spokojnie, nie powinno być żadnego większego problemu, nawet jeżeli te LR-ki się ze sobą nie linkują jakoś za specjalnie. Także sam evencik, każdy w sumie event z tego story jest, każdy stage z tego story jest bardzo prosty. No i tutaj jeden super atak zrobi robotę. Tak jak wspomniałem, warto pofarmić sobie te karty, zaraz jeszcze przejdziemy może do leader skilla i pasywki. W następnych filmach myślę ogarnę też właśnie tą drugą kartę, czyli Trunksa i Vegetę. No i pewnie kilka filmów z Samonów niedługo wleci na kanał. Możliwe, że w najbliższym czasie też powrócą live streamy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także widzieliście, karta wypadła, mamy kolejną do kolekcji, ale zobaczmy sobie jeszcze, jak ta karta tak naprawdę wygląda. Więc leader skill, po zdokanowaniu już mamy dla Goku Family plus 2 ki HP, atak i defensywa plus 50%. Po Eza będzie to plus 3 ki HP, atak, defensywa plus 55%, plus 77% lub dla typów tech 3 ki HP, atak, defensywa plus 50%. Więc jeżeli ta karta dostanie Eza, to będzie jeszcze silniejsza. Jeżeli chodzi o pasywkę, no to mamy tutaj podbicie defensywy i supreme damage w miarę standardowo. Jeżeli chodzi o super atak, sorry, a jeżeli chodzi o pasywkę, to mamy atak i defensywa plus 50% na początku tury i Goku Family kategorii Allies, atak i defensywa plus 20%, czyli wszystkie karty z Goku Family dostają plus 20% do ataku i do defensywy, co jest mega fajną sprawą, bo jest to taka trochę karta supportowa, a nieczęsto zdarzają się takie fajne boosty, a pewnie po Eza będzie jeszcze silniejszy boost, pewnie jakieś 30, może 35%, więc naprawdę fajna sprawa, jeżeli chodzi o tą kartę. No i co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o kartę Goku i Gohana. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że informacje Wam się przydały. Jeszcze jedna sprawa na sam koniec, właśnie, ile potrzeba orbów? Proszę bardzo. Orby potrzebne to jest 6390 małych, może troszeczkę przybliżę. 6390 małych, 3480 średnich i 336 dużych large orbów. Także tak to wygląda. Jak wspomniałem, farmimy je na ostatnim stage'u, piątym stage'u. Niepotrzebne są orby tech, więc tak naprawdę nic nie będziecie tracić. To na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to możecie zostawić lajka, oczywiście jakiegoś suba wrzucić. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć.